Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmina III. Zanim w ogóle opuścimy jeszcze ten rewir, Speaker Rock, czy tam w ogóle tego domu... Rajon drży to miejsce. Koło... Speaker Rock. Mamy jeszcze jeden punkt umiejętności, który możemy sobie teraz władować od razu. Nie będzie nam... tutaj przynajmniej zalegało nic. Także teraz możemy sobie wyjść. No to było tutaj, tu jest ten dom, ja tu wszedłem na górę. Można było to w dwojaki sposób zrobić, można było wyjść z chaty przez tą dziurę w domu. No ja wszedłem troszeczkę naokoło. Generalnie tak. Stąd, nie? Chyba bardziej, chociaż nie. Wróć, czekajcie. Nie, ale była tu chyba jeszcze jakaś droga inna. No nieważne, w każdym razie ja wszedłem tutaj... bardziej... logiczny... What? Dobra, nie było tematu. Wszedłem tutaj po murach, o, do góry. O, podświetlę sobie... klawiaturę, bo już ciemno się zrobiło trochę za oknem. Nie chcę mi się odpalać światła, więc klawiaturę sobie po prostu podświetlę. Ale to jeszcze był kowal w ogóle do ogrania. Na dole, z tego co widziałem. To wygląda mężnie. A, dzięki, dzięki! Czekajcie, gdzie ten kowal był? Gdzieś ja tu go widziałem. Tu jest Undvik. To ja nie do Undvika na pewno. Tu był ten handlarz. Przestrzegaj naszych... Poczekajmy sobie do ranka. To może go znajdę. Jest kowal. A jestem... Z czym przychodzisz? Przekonany, że z nim nie grałem w karty. Pokaż mi swoje towary. Ale najpierw sprzedamy kilka gratów, które nam zalegają. A te gacie... Żywotność 168. Czekaj, 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 czekaj. Zagraj ze mną w karty. Mam ochotę na małą rozrywkę, najlepiej na partyjkę gwinta. Nic. Ooooo! Złamas. Normalnie złamas. O kurde. Mocny, mocny. Dobra, może być. W drugiej rundzie sobie odkuje, nie? Mocny zestawik wleciał. Spoko, ja sobie od razu wrzucę w pierwszej rundzie tutaj trójkę. Pewnie rzuci mi zaraz pożogę. Trudno. O kurwa, ale to daje. Spoko. Może mnie teraz przegonić, to dużo potrzebuje. Wszystkich szpiegów wywalił na mnie. Masakra. Ale wszystkie karty będzie musiał praktycznie wyrzucić, żeby wygrać pierwszą rundę. No co jest? Naprawdę prawie wszystkie karty będzie musiał wyrzucić.
On się po pierwszej rundzie wystrzela. Ojejciu. Ej, on się wystrzelał już w pierwszej rundzie, no nie wierzę. A tak dobrze zaczynał, nie? A mój ojciec bije czarnych. To dobrze. Gęsta mgła. Władca Undwik. No jak najbardziej pójdziemy w tą stronę. Chociaż wróć na Speakerog, żeby już tutaj w sumie nie bawić się w powroty potem. Całą mapę sobie możemy odkryć. I tutaj zadaniem było... W sercu lasu... Utopce to nie... Zaginiony syn... Nie... Porozmawiaj z Brit. O! To zrobimy od razu to zadanie. I od razu odkryjemy sobie całe Speakerog. To jest taki plan. Każda by chciała takiego męża jak Udalrik. Oddany Bogom, odważny. A nie raczej głupota? Muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie! Widziałaś, jak zginął Nils? Widziałaś, jak zginął Nils? Widziałam. Cień. Wielkie skrzydła, jakby chmura szła po niebie, a potem usłyszałam krzyk. To coś go porwało i uniosło w stronę jaskiń na wybrzeżu, ale on żył. Krzyczał moje imię. Sprawdzę to. Okej, to jest 500 metrów. To na pewno, ale tak, mapa. Czy zanim tego, żeby się tu też nie... W tą stronę... Moglibyśmy od razu odkryć ten punkt. I tam jest w ogóle jeszcze jedno miejsce... do odkrycia, wydaje mi się, jako miasto. Zaraz w ogóle kolejny poziom będziemy mieli. Zrobiłem kilka takich... sowitych zadań i od razu się poziom wbija, nie? Wieś Hov. I wsi Hov. Czy coś mamy ciekawego? Nie. Jakiegoś kowala może? Szkutnik. Pokonaj prawdziwego przeciwnika, to pogadamy. Tutaj chyba będzie bitwa... A tak, tu będzie bitwa z mistrzem areny. Dzień dobry. Witajcie. Gunnar. Możemy do druidów. Oni chyba jeszcze nie chcą ze mną rozmawiać. A może? Ludzie raczej słabo sobie radzą z upiorami. Tak, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To Wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Nijak go ruszyć. Może byście coś poradzili. O co dokładnie chodzi? Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? O jakim upiorze mówicie? Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego ulepechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował ulepechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z Ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa.
Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on, biedak, ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. A co to za arena? Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Speaker Rock słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem, no kurwa, to wie, czarownik. Czarownik wie takie rzeczy. Dobra, dajcie mi to zlecenie. Mógłbym spróbować przepędzić tego upiora, ale nie za darmo. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premie, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak Wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien. Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię to raz dwa. To może najpierw jednak... Ulepechowiec. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Zapraszam. Z ulepechowcem każdy wygrywa. Tylko daruj sobie te wszystkie... Gini, upiorze! Pokonam cię, duchu areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Sięgaj po broń. Chwytaj za broń. No chwytam, chwytam. Tylko zróbmy to szybko i bez nadmiernego patosu, jeśli łaska. Ale bij! Każdy wygrywa z ulepechowcem. Tobie też się uda. Pokonałem cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy? I wrzawę? Stukot pucharów? I ten głos! Wzywają mnie na ucztę bohaterów! Ty! Dałeś mi wygrać! Wyzwoliłeś mnie! Dziękuję! Niech bogowie będą z tobą! Bywaj, duchu areny. To szybkie zadanko było, takie wiecie. Po prostu dostań w pierdol. Żeby nam sił nie zbrakło. No chłopaki, bo będzie... Witaj. Pieniążek potrzebny, pozbyłem się ducha. Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję tę minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw, tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka, jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. Dobra, jeszcze mamy to jedno miejsce do odkrycia, które chcę odkryć. 8 punktów doświadczenia, no niesamowite. 100. Tak wielkie to ilości punktów są. No nie! Jeszcze syreny mnie atakują, inne gówna. Zapraszam pod wodę. O. Co za dziadystwo. No. Ojej. Dobra, dostała. Leży. Oż kurwa, co za dziadyga. Leży. Leży. No i klasa. Aha! Uniknąłem jakoś jej ataku w ogóle. Beka. Dobra, weź sobie trochę powietrza, panie Wiedźmin.
Trafiła mnie, Menda. Panie Wiedźmin. Bo tu syrenka jeszcze. Leży. Okej, okay, i teraz szukaj tu wiatru w polu. Gdzieś tutaj na pewno będzie. A tam może być. A może tu? Gdzieś spadło. Tu jest. Papryczkę. Dobra, mamy schemat na aerial tat. To już będzie broń jakaś. Okej. Okay. Jesteśmy, że tak powiem, w domu. Ej, ale poziomu już prawie się tutaj dobawiliśmy. Ja potem tu wrócę tak czy siak na arenę, jak będą walki. Będzie to... Będzie mój główny przeciwnik, to na pewno. Ale teraz tak, władca Undwich to miał być? Nie. Ja miałem tu jeszcze zrobić polowanie. Zlecenie wiedźmińskie. Zaginiony narzeczony. Bez zjazdów mi to proszę. No. Ludryk. Na zdrowie. Zwyciężyłem na arenie. Tak, niby z kim? Niech topór twój nigdy nie... Z ulepechowcem. To jest wygrana, słuchajcie. To jest wygrana z ulepechowcem. Dobra. Kawałek bliżej jest zawsze, nie? Łazisz. O taki kurde siarczysty Melson musiał pójść. Znać musieliśmy ją czymś rozgniewać. Czym niby? Składamy ofiary, zanosimy nosy. Wyrwę ci wątpliwe. Łuk! Strzelajcie! Zająca nawet trafić nie potrafisz. Coś z ciebie za łucznik, chłopie, jest. Bandyta! Ała! Kuźwa! Dobra! Ała, 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 ała. Dobra, wycięci. Wycięty. Jeszcze tu ktoś? O, co jest z nim? Jak już spalę, nie chce mi się broni wyciągać. Dobra, leż. Udko z pieczonego kurczaka, wyprawiona skóra, wilcza skóra. Coś tu mieliście. Tu nawet punkt szybkiego dostępu jest. Nice. Znaczy, szybkiej podróży, nie szybkiego dostępu, Boże. Obozowisko bandytów.
No. Co tu się? A proszę. Ależ tu cuchnie padliną. Trupojady. Okej, okay, nie mogę tego tu zrobić, bo już trupojad do mnie leci. Aucz. Utopce no. Nie mogły porwać Nilsa w powietrze. Dobra, mamy zapasik. Kurwa, doskoczył jeszcze, no. Będziemy zapisywać sobie o każdych zabitych utopcach. Potem nie trzeba będzie tak daleko przełazić. Ale tu srogo jest. Tu utopców tu kilka... Biega! Ała! No leżeć mi tu. Okej. Co? Czekajcie, co to jest w ogóle? Meluzyna, szalona i groźna pani Głębin. Pewnie kiedyś oddawano jej tu cześć. Ale co to ma w związku z naszym zaginionym? Znaczy w ogóle dużo tutaj towarów jest jakiś, więc jakby tutaj coś zostało naniesione. Krew jakaś. Ślady syreny. Bardzo dużej syreny. Dobra, uleczmy się trochę. Przed walką. Dziwne ubarwienie łusek. To nie jest zwykła syrena. Takie same łuski jak na ołtarzu. Kult Meluzyny nie wziął się znikąd. Pewnie Echidna żyła niedawna. Dawno temu zapadła w hibernację, a teraz obudziła się i jest głodna. Tam topielce. Pokaż, co umiesz. Coś tu się zepsuło z doczytywaniem. Aż kurwa. Jeszcze raz, bo coś mi się z doczytywaniem to po pierwsze zepsuło, a po drugie... No słabo to wygląda. Trzy się spaliły. A tych beczek tu jest. One się na tą Echidnę na pewno przydadzą. Noż. A kysz! Okej. Meluzyna. Tu coś jest. To pewnie Nils.
Jakieś stworzenie upuściło go z dużej wysokości. I dlatego umarł. Brit nie kłamała. Jest! No. Kurwa, dziady. No, próbuję trafić. Ale ona... Aha, bo ona... A, bo ona nie jest jak zwykłe. Dobra, musimy obczaić sposób jej walki, czyli ona nie chce się tak łatwo ściągnąć na dół. A jeszcze raz. To pewnie Nils. Jakieś stworzenie upuściło go z dużej wysokości. A więc Brit nie kłamała. Okej, czyli ona tak... Taka łatwa nie jest, że tak powiem. No. Dobra, dostała coś. Ale nie jest tak, że... No chodź tu, chodź. Będziesz atakować, to spróbuję cię igni walnąć. Jakim chujem ona mnie zaatakowała szybciej niż ja ją? Dobra, dostała. Ale o, jak dostała, oj jak. Oj jak. To było złote. Aha, tutaj w ogóle. Widzicie, jak to w ogóle wszystko pada? Wszystko jest pogliczowane, wszystko. Dramat. Gdzie... Ja ją zabiłem tutaj, a w ogóle tam już 5-10 metrów dalej było ciało do polutowania, nie? Znaczy samo ciało leżało? Nie, po prostu jakby... Nie miałem pytań, nie? 168... Lekka zbroja nawet lepsza niż ciężka. Żywot... Ale odporność na kłute 15, 5. Nie, weźmiemy sobie jednak to. Chociaż fajnie, bo zręcznie mogę tutaj operować podczas walki, jak mam lekką zbroję, nie? Czy ja coś tu jeszcze mam do zrobienia? Muszę na pewno oddać zadanie. No nie, to tutaj już mamy wszystko. Ale tu mi się wydaje, że tu też jakaś walka z kimś miałaby być. Idę po nagrodę. Jak tych zleceń praktycznie jeszcze nie porobiłem. Kilka raptem. Tak tutaj sobie właśnie zrobię, żeby już na to na speakerok ewentualnie wrócić, tylko jeżeli będzie nas fabuła tam pchała. Ale w żadnym innym przypadku. No bo bez sensu się nawracać, nie? Na te wysepki wszystkie. A tu możemy właśnie, tu możemy sobie nawet użyć transportu nieco szybszego.
do Sforlag. No. Pieseł. No ta krówka taka też fajnie tutaj stojąca. Kevan. Mistrzu Wiedźminie. Pozbyłem się potwora. W jaskiniach na wybrzeżu osiedliła się stara echidna. Była twarda, ale zabiłem ją. A więc Brit mówiła prawdę. Nilsa porwał potwór. I zabił go. Ciało jest w jaskiniach. Będę musiał po nie pójść. Powiesz Brit, co stało się z jej narzeczonym? Dobrze, powiem jej. Porozmawiam z nią, chociaż tyle jej się należy. Strasznie mi głupio, że nie wierzyłem własnej siostrze. Weź to. Zapracowałeś na nagrodę. Bywaj. Masz swe kroki. W sumie on powinien to zrobić z racji tego, że no nie wierzył jej do końca, więc przydałoby się, żeby to on zrobił, nie? Dobra, żeby w ogóle ładować dalej w walkę bronią jednoręczną. Znaczy, bronią jednoręczną. Po prostu w walkę bronią, no to muszę tutaj też trochę przyładować. 186 koron! Że całkiem sporo. To jest ten kowal, co z nim grałem w karty, tak? Okej. Brit. Muszę z tobą porozmawiać. Zostaw mnie! Wiem, co się stało z twoim narzeczonym. Twój narzeczony nie żyje. Porwała go i zabiła Echidna. Yes. Wiem, że to cię go nie zwróci, ale pomściłem jego śmierć i zabiłem potwora. Dziękuję. Wiedziałam, że był mi wierny. I dlatego ślubuję być mu wierną do kres moich dni. Weź, nie ma tego dużo, ale chcę, żebyś przyjął to złoto. Nie chcę zapłaty. Dziękuję, ale nie przyjmę od ciebie zapłaty. Nie obrażaj mnie. Źle mnie zrozumiałaś. Są rzeczy, za które nawet wiedźmin nie powinien brać zapłaty. 20 punktów doświadczenia jeszcze. Super. To mamy zrobione. Możemy było się ruszyć do Ondwika. Tam też będzie fajne zadanko. Znaczy do Undwika, Boże, na Undwik się wybrać, o! Jeszcze raz, gdzie tu jest szybki transport? Nie w tą stronę poszedłem. Na Undwik się wybieramy w takim razie. Lodową wyspę. Trochę lodową. Aha, ale tutaj nie mam... Ajaj. Ale tutaj mamy latarnię. Ale nie, możemy iść do Armbjorn w takim razie. Z Armbjorn, jak pomożemy, bo tam jest z perłą zadanko. To tam pomożemy i potem sobie weźmiemy tą łódkę i popłyniemy. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Witajcie. Zobacz, no co morze wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige.
Nie szukam kłopotów generalnie. Kłopotów. Patrzcie, ludzie. Starczy podnieść głos, a już kuli ogon. Jak pies, co w nocy słyszy wycie wilka. Chcesz zjeść? To wyjdź na podwórze i czekaj. Co w miskach zostawimy, Ilga za płot wyrzuci. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhanem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Kertrolde, a my nie Ankreid. Nie chcemy tu gości. Pu! Ciebie podróżni nie drażnią? Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Geralt z Rivii, wiedźmin. Jorund, syn Sigvalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. Bardziej chciałbym w karty pograć. No, czego? Pokaż mi, co masz na sprzedaż przede wszystkim. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. Same specjały, ale byle przybłęda z kontynentu się na nich nie pozna. Dawaj po spikerok. Jakąś katapultę zgarnąłem. Wydaje mi się, że jest to pod moją talię. Proponuję partyjkę gwinta. Bo była niebieska, także jak katapulty... Ale niestety myliłem się. Niestety nie jest to pod moją talię. Szkoda, bo potrzebowałbym właśnie jeszcze jedną katapultę. Taką, żeby mieć jebnięcie. Ulala. Ulala. No. Taką bym jeszcze jedną chciał, nie? Dobrze. Bardzo dobrze. Ale mi poblokował. Chyba wiedział, co chcę zagrać w drugiej rundzie. Ale możemy to zrobić jeszcze inaczej. Dennis Kramer. I mamy 30. Nie mamy 30. Ale to był miecz obusieczny w tym przypadku. O, szpiega jakiegoś wywali. No właśnie. I teraz sobie cuduj w tej rundzie, jeżeli chcesz. Aj, pożogą wywalił. Dobra, to w tej rundzie możemy zdać spas. On jeszcze jedną kartę musi dorzucić. No i spoko. Jorvet. Nie. Manekina to nie. Super. Takie karty możesz rzucać, mi to nie przeszkadza. No i pas. Panie karczmarz. Takie gry to ja uwielbiam. To tak, zaznaczymy sobie to w ogóle zadanie z tą perłą.
374 metry. Okej, okay, możemy się przejść. Bo czemu by nie? Wydaje mi się, że jeszcze kowal jakiś też był. Tu jest niby łódź, tak jak mówiłem, na Undwik się udamy. Spoko, chwila, moment. Oczywiście. Tu też jest łódź. Tutaj to przejście było? To gdzieś kawałek dalej. Kawałek dalej to chyba. Nie, to tutaj było, no. Ekima za mną idzie. Czy tam leci nawet, nie idzie, tylko leci. Noż kuźwa. Oż ty. Flądro jedna. Jak ona wstała? Jakie to zabagowane są te walki. Ała. Tak dziwnie atakują. Dobra, idziemy dalej. Popatrzcie. Nie ma. Esencja wody. Chyba wilczki jeszcze jakieś, ale tutaj... Aha, bo tu upiory będą jeszcze na tej latarni. Przydałoby się ewentualnie jeszcze wziąć sobie w medytację. Tak jest. Tam widzimy naszego śmiałka. Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy. Chodźmy. Tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie. Ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie. A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko. Mówisz, że niedaleko, że tutaj. Żwawo maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil robiłem w pełnym rynsztunku. Na niego! Asur, pod tył go zaś! Stójcie! Dawaj tu! No, trafił. I już spokój jest. Pomogłem, pomogłem. Niezbyt przyjaźni to Skaligijczycy są. No idzie on czy nie idzie? Dziennik złodzieja.
jak jarsyn knuta po dwakroć okryłem się hańbą. Po raz pierwszy, gdy uciekłem z pola bitwy w strachu przed śmiercią, tarczą, gdy wyrzuciłem, spoczęła na dnie bagnisk i aż po Ragnarok będzie świadectwem mojego tchórzostwa. Drugi raz, gdy za namową Orna dwie głowy pomogłem wykraść róg Helgora czarnej ręki. Orn myśli, że chce sprzedać róg przemytnikom, ale tego nie zrobię. Jeśli mam żyć jako złodziej i rabuś, wolę nie żyć wcale. Jedyne, co mogę zrobić, by odzyskać honor, to zwrócić róg tam, gdzie jego miejsce. Do rodowych włości. Matthias, który mu Holger powierzył odzyskanie rogu, ma rodzinę niedaleko tych klifów. Mam nadzieję, że przyjedzie tu wkrótce na święto równonocy. Wtedy mógłbym oddać mu skradziony róg i poprosić, żeby zostawił się za mną u jarla. Oby się tak stało. Dobra, idziemy po tego... Nidasa. Nidas, bo ja tutaj wyciąłem wszystkich już. Możesz przyjść. Nidas. Where are you? Chodź, Nidas. Nidas Glitched. No, idziesz? Ale to mi w ogóle w tamtą stronę pokazuje, więc dlaczego ty idziesz w tą? To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem nie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż, klient nasz pan. No! Widzę tam... przyjemniaczka. Jest. Odpłyniemy trochę bliżej, to zabijemy. Noż, kuźwa. Dobrze, że tu nie truje przynajmniej. No! No a co, co? Teraz to powinno ewidentnie wejść. Kurwa. Mam zeza. Dobra, dostała. Ojojdź, ile tu ich miejsc. W których leży. Małża oczywiście, ale... A duże takie są. Nie są takie malusie, pypcie. Dobra, leży. Perła. 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 Tu jest jeszcze. Perła. Dobra, wypływaj, bo jest lipa. Jezus, ale kamera to jest broken, nie? Coś się gliczuje totalnie. No! Tu są jeszcze. Psuje się coś po prostu, nie? Tu jeszcze jest. Perła. Oczywiście nie płynę. Nie zbliżam się w żadnym wypadku do... O!
A my jeszcze. Do tej najważniejszej, czarnej. Jest czarna, dobra. Statek kapitana Jacka Sparrowa. Czarna perła. Dobra. Kozie mleko. Ja jeszcze bym pod tą latarnię podszedł. Chociaż najpierw musiałbym się... Oj. Najpierw musiałbym się wrócić do Ar... No, do tego tam miejsca, do miasta. Na chwilę. Ła! Ała! 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 Czekaj, bo ja też mam dym tutaj i to ostry. Leży. Dobra, jest. Idas. Zaraz. Musiałem je zwabić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodeń się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? No, słuchaj, mam. Perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa. Niczym moja Letta. No, jak to mawiał Konetable Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Zantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie, słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. Dobra, rozsądnie. Rozsądnie. Prawda? Niebezpieczne teraz gościńce. Nie to, co kiedyś. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo piechura. Oby. Słuchaj, oby, bo cię znajdę i wypatroszę. Ale to jest jeszcze zadanko, jak już się dobrze przypominam, z tą... Tą latarnią. Żeby z tą latarnią, tylko nie pamiętam, że najpierw trzeba było iść do latarni i wrócić, czy najpierw złapać zadanie w mieście. Przydałoby się właśnie... ogarnąć to. Zanosi się na deszcz. Zaraza! No dawaj. Masz kurwa za wysoko. O. Zaczął się wręcz. No. Jaja jakieś dosłownie, nie? Strącona. Leżeć. No została jedna jakaś tutaj zołza jeszcze latająca, ale to tą zołzę to możemy... A tu jeszcze w ogóle jakaś lata coś. Ja pierdzielę, ile tego tu jest w ogóle, nie? Czy słyszałem? Dzień dobry. Chłopiec. Co wy tu robicie? Znaczy, co ty tu robisz w ogóle, chłopcze? Tak nie fajnie trochę, że tak młody chłopiec tutaj sobie pływa w okolicy, gdzie jest pełno... złego, że tak powiem. W skrócie. A tu mamy kowala. Z którym jeszcze nie grałem. Panie kowal. Czy o czym mnie zwodzą, czy o to odwiedził mnie sam biały wilk, wojownik, filozof, kochanek?
Ktoś naopowiadał ci bzdury. Przyjaciel samego wielkiego mistrza Jaskra. Wielkiego mistrza Jaskra? Ano, pomnik zbudował trwalszy niż ze Spiżu. Jak go spotkasz, Biały Wilku, przekaż wyrazy uznania od Sigurda, największego wielbiciela jego twórczości. Jak go spotkam, to powiem mu, co myślę o jego fantazjach. Nie godzi się represjonować poety. Spisane będą czyny i rozmowy. Sam z kowalstwa żyję, ale zawsze wolałem wykuwać słowa. Zagrajmy w Gwinta. Zagrajmy w karty, może być gwint. Potwory. Balisty to jest dobre rozwiązanie. Ale słabe rozdanie teraz dostałem. Nic stali oczywiście. Ale oni tu już mają, kurde, ładne talie pobudowane. W sensie, jakby widać, że mają to, co trzeba, te wszystkich gule i tak dalej. Mimo, że one dają mało, bo mało, ale to na ilości jest... no, sporo. No nic, no ja pierdzielę, ale to trzeba mieć farta, nie? Ostry cios. Teraz dawaj, cwaniaku. Ale widzę, że oczywiście znowu coś... Noż, co za... Złamas. I co teraz zrobi? Przegrał tą rundę. I teraz tak, najwyższy nominał jaki mamy, czyli 8. No, czyli wygrałem tą nierówną walkę. Mimo braku szpiegów tak naprawdę. Okej. Okay. Zwiadowca z Dolblatana. Czyli znowu jakieś gówno dostałem. I teraz tak, ja muszę sobie przypomnieć tylko, w którym to miejscu trzeba było się rozmówić z tym zadaniem. Czy chyba w karczmie? Może to Kowal coś chciał? Nie, no zdaje mi się, że karczma, albo któryś z tych właśnie tutaj ludzi, dlatego muszę ich pozaczepiać. Ajdź, boli! Ajdź, boli! Ajdź, boli! Trzymajmy się razem. O! Dzień dobry. Te bladogęby! Witaj. Znasz mnie? Słyszałem o tobie. Zaraz, zaraz. Coś mi się obiło o uszy. Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałeś. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować. Chcę walczyć. Jestem gotowy do walki. W takim razie walczcie bez litości, a pamiętajcie o honorze! Dawaj tu! No chodź tu, Grim. Szybciej! No chodź. No chodź. Ała! Noż kurwa.
inkubany odskakuje od razu, to jest problem. A niech cię stado kozic. No. Chłop dobry jest. No. No. Ile no. Mam czekać? Jeszcze raz. Bo nie mogłem wyłapać gościa w ogóle. On odskakiwał. I w ogóle wszystko, nie? To jest ciężki temat. Chcę walczyć. Powiedz jak... Jestem gotowy do walki. A bo to zgliczowana walka była znowu. Czy kurcz cię obleciał? No chodź. No patrzcie na to w ogóle. Ała! Przeszła ci ochota? No. Kurwa! O! Jak to... No! No blokuj! No! Dobra, poczekam za kilka poziomów z tym, bo jest coś... Coś jest nie halo, nie? Jest totalny glitch na walce, jest skopane... Nie, jeszcze raz spróbuję. Jest coś skopane, no to jestem tego wręcz pewien. Jestem go... To dobrze! Że on w ogóle mnie blokuje, to jest hit, nie? No. Szybciej! No. No. No i co? Dawaj to. Na jakich odległościach my się w ogóle bijemy? To jest... To jest hit. To jest w ogóle hit, nie? Ała! Dawaj to! Nie mogłem go skontrować w ogóle, nie? Dobra, udało się, ale ciężki temat w ogóle. Nie wiem, dlaczego to tak nie siadało. Zwyciężył Geralt Wędrowiec! Psia krew. Gdybyś chciał dalej stawać do walki na pięści, to możesz walczyć z Einarem. Pieniążki, proszę, pieniążki. 70 koron. No, to fajny wynik. Zaraz, kto to opowiadał jakąś taką legendę? Chyba, że właśnie ten... Dobra, idziemy do niego, bo wydaje mi się, że to mógł być on, że opowiadał nam o tym. Gdzie on jest? Jorun, jest. Tak, Geralt? Pomówmy o zleceniu na potwora. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora, straszy na Eldbergu, koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też słuch zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Dobra, przyjmuję zlecenie. Niech będzie, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie. Pokażcie mnie to. Od razu. Upiór z Elderbergu. Zadania. Jak jestem w okolicy, to dlaczego mam od razu tego nie robić? 17 poziom, że idealnie. Tu.
Czekaj. Nie, no tam dobrze szedłem. Aaaa! Ja nienawidzę tych czasami podpowiedzi, którym jest najbliżej. Padaj chuj. Padaj chuj! I na główkę. No ale wyjdę tu jakoś? No ale... Ja pierdolę! Jakie to sterowanie jest broken momentami, no naprawdę, no... No... Jaja! No, ale co ten Geralt robi, no kurwa! Ej, sorry, ale Assassin na playu czasami... lepiej się słucha tego, co ma robić. Niż tego, co wieźmi tu czasami odwala. No szkurwa. Wow. Leżeć. Ja to tylko ze względu na ten tutaj trakcik. Tak poczyściłem. Wiecie, potem ktoś będzie chciał tutaj do latarni zajść czy coś i co... Jak to będzie wyglądało, takie niepoczyszczone? Ten ruch trzeba będzie też zwrócić potem. To jest to najlepsze właśnie zadanie się ruszyło jakby od dupy strony, bo jakby znalazłem róg, znalazłem notatkę jakąś do niego, a z tym rogiem to chyba było tak, że w którymś z tych tutaj wysepek, w którymś z miast, ktoś prosił o odnalezienie tego rogu. Ale spoko, jakby... A tu kolejny. A bo oni czegoś pilują. Auć. What? A ten skąd mi się wziął? Skąd mi się ten wziął, ej? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Dobra, nie tak daleko. Nigdy się nie nauczycie. Dobra, cięty. Oj, łeb mu chyba obciąłem.
niewysłany list. Leif, weź złap jeszcze parę poławiaczy pereł i ich tutaj do nas przywieź. Tylko tym razem jakich dobrych, bo ci, których ściągnęliśmy z Pikerok, już się cholera potopili. Nie wiem, może ten statek rzeczywiście za głęboko leży, żeby człowiek coś z niego wyciągnął. No ale próbować warto. Rozbitkowie mówili, że wiózł sporo srebra. Owe. Perła wybrzeża. To jest jakieś wejście w ogóle. Podziemia. Dobra, coś tu musi być. Ała! Kuźwa. Dobra, leżeć. Coś tu musi ewidentnie być. Tylko jeszcze nie wiem co. Czy coś tutaj się wyklaruje w wyniku tego, że zepsuje? Czy nie? Chyba nie. To po co tutaj było to pomieszczenie? Po co tutaj to jest? Po coś tu musi być. O, 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 jest skrzynia. I skarb. Ale jeszcze mam iść znaleźć na dnie jeziora. Inne skarby. Tutaj to tak biednie. Bardzo biednie. No, no. Tu nic nie widzę. Takiego... jakiegoś do przeszukania. Nic na czerwono się nie pali. Ale tu się coś podświetliło. Ale dalej nie jest to nic z rzeczy, które... O, jest, dobra, mam. Bardzo blisko miejsca, z którego wypłynąłem. Iris. Dobra, co to jest w ogóle za broń, ten Iris? Jest niestety gorszy od mojej broni. A to stalowa broń. Jest niestety gorszy. Także tutaj nie ma co nawet patrzeć dalej za tą bronią. O, o, o. Czwórka, no. Nie, piątka, przepraszam, Signi. To tu mamy z głowy. No, żeż. To nie jest zwyczajna mgła. To z mglaka. Czekaj, czekaj. No dobrze idę, dobrze idę. Bardzo dobrze idę. Upiór. Co za smród. Ała? Nie, no nie akcji. Ała?
I śmierć niczego nie zmienia. No tej też nie. Kurwa, kolejna? Ała. Noż kurwa, no... Nie idzie tego przerobić. Dobra, no tu zapisałem. Jeszcze raz. Na spokojnie. Bo nawet te upiory możemy przelecieć chyba w spokoju. Bo prawdziwy stwórczy, prawdziwe epicentrum tego wszystkiego, co się tam dzieje, no dzieje się przy samej latarni. Że to tak trzeba zrobić. Zrobimy sobie tą latarnię i zakończymy odcinek, bo nie wiem ile czasu oczywiście znowu spędzam w Wiedźminie. A w Wiedźminie czas płynie tak szybko. To nie jest zwyczajna mgła. Że nawet nie wiadomo, kiedy czas mija, ten godzinny, ponadgodzinny, bo czy zauważyliście, chyba nagrywam ponadgodzinne odcinki. Czekajcie, nie mam jednego punktu. Myślałem, że gdzieś mi się tutaj uzdrało, że mam jeden punkt. Tu idziemy do tutaj do góry. Jest tam kto? No weź otwórz. Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem, jak to na wyspę. Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyła mnie Jorun z Arimbior. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen. Znikąd? Znikąd właśnie? Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki. I na mnie idą. Wpadam do środka. Zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal. Mikjal! Wyglądam. Upiór. Większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Co mogło zwabić te duchy? Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Co się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Powiedz mi coś więcej o tym upiorze. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić. Okej. Okay. Można już wyjść? Nie, jeszcze nie. Ale ja chętnie podjumam wszystko, co masz w tym domu. Całe żarcie dostępne, jakie masz. Będziesz musiał do miasta sobie nowe zakupy zrobić. Wszystkie dodatki, no wszystko stąd zabieram. Dobra. Czyli mówisz... to jeszcze ryby jakieś mogą być. No właśnie. Mówisz, że to się pojawia i znika. Okej. Okay. Chyba dały mi spokój. Alkahest. No, właśnie. Czemu nie mogę wejść na górę? O, właśnie.
Ale kiełbachy tutaj czosnku wisi. Aż zgłodniałem. Jakieś pismo? List do latarnika. Mikjal, jest robota. Do Arnbjorn będzie zawijać statek z Faroe z ładunkiem skór. Po północy masz zgasić latarnię i nie zapalać, póki nie damy znak pochodniom. Upędzielimy się jak zawsze. Dostaniesz 10 część tego, co może wrzucić na brzeg. Do następnego. Proszę. Najciemniej pod latarnią. Czyli to po prostu klątwa. Pewnego rodzaju. Te upiory to... Rzczą się za to, że się rozbili. No to tutaj chyba wszystko w tym akurat miejscu. Chyba, że gdzieś wokół latarni jeszcze coś może się odgrywać. Czekajcie, bo aż mi w gardle zaschło. O, ale mnie coś podrapało. Masakra. Co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy jakąś półeczkę. Który jest alkohol? Oczywiście. Bo co by innego? Ja bym jeszcze obszukał tutaj dookoła. Chociaż wydaje mi się, że to w samej latarni powinno być wszystko to, co powinno. O, właśnie, to. Te znaki. Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa, to ona trzyma tutaj upiory. Pokutni. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić latarnię. To idę po olej. To Mikjal jest przeklęty. To klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. To ja muszę wybić te upiory w takim razie. Mikjal, słuchaj. Sprawa jest. O, to tylko wy. Coście żeście dowiedzieli? Wyspę nawiedza pokutnik. Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się, ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspy spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Patrz, tam to on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem ciebie. Pokutnik. Pośpiesz się! Nie wiem, jak długo tu wytrzymam. Możemy go załatwić. Bo on na razie... Weźmiemy ich wszystkich tutaj. Wow, ej! Hola! A zapomniałem, że z nimi tu trzeba tak walczyć po prostu. Ała! Pokutnik. Dostał? Wow, i to za ile? Dobra, dostał, jest w kręgu.
Jest w kręgu. Ale na niego to nie działa? Znów świeci. Wreszcie, teraz możemy przejść do rzeczy. Oj, to ile? Dostał na klatę. Już mi się miecz trochę stępił. Oż kurwa, jeszcze raz. Ja pierdolę. No i tylko pod koniec raz nie walnąłem spacji w odpowiednim momencie. Już mnie dziabnął, nie? Mu macha 10 tysięcy razy. Pokutnik. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarni. Jaja, dosłownie jakieś jaja. Jeśli to Mikial jest przeklęty, to klątwa wiąże... Mikial! Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. Chłopie, Mikialu! Ja będę Iggy nawalał po prostu. O. Tak? Domy... B... Pośpiesz się! Nie wiem, jak długo tu wytrzymam. Czemu on mi dał? Buja cię! Wow! Aha! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! 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 No jaja jakieś, po prostu jaja. Zgliczowany byłem. Ciekawe, czy będzie jakby czas taki leciał na zasadzie, że wiecie, że... No, już czas, żeby zabić teraz pokutnika, bo on już zapalił. Ale tych statków rzeczywiście tu sporo jest, jakby porozbijanych też, nie? Wroków jest tu naprawdę wiele. Ej, no ale... Nie no, naprawdę. Napierdziele. Latarnia znów świeci. Ej, patrzcie. Możemy przejść do... O ja! Dobra, teraz muszę tylko z powrotem tam przybiec. Mogę nawet zapisać, ale beka. Zepsułem Wiedźmina, naprawdę. To już nie po raz pierwszy. Dobra, bo on się dopiero jakby pojawia, albo jest też między tymi upiorami po prostu. Dobra. No chodź tu. Ja pierdolę, no. No i powiedzcie mi, że ta gra się nie gliczuje, no. No w pizdę węża, dobrze, że zapisałem, bo ta gra się pogliczowała po prostu na... Ona się gliczuje cały czas! W każdym odcinku coś się w tej grze odpierdala. No naprawdę? Nie wiem, jak to było, wiecie, kiedyś, bo nie grałem Wiedźmina trzeciego na kompie, na playu. I na playu ja nie pamiętam, żeby było aż tyle gliczy. I to jest pewnie ten śmieszny update'cik, kurde, który wyszedł na next gena tak zwanego. I fatalnie po prostu, nie? Jakby grafika super, fajnie.
ale już jeżeli chodzi o, o resztę, to dramat. Ała! Ała! No ale... Ja pierdolę. Dobra, zrobimy sobie to jednak w kolejnym odcinku. Żegnam się tymczasem z wami. Na razie.